Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmo Bonisan na kaszel i przeziębienie. Dzień dobry Państwu. Pragnę odpowiedzieć na pytanie, które spłynęło do nas, a jest bardzo aktualne, zważywszy na okres jesienno-zimowy. Pytanie brzmi, czy to prawda, że gorączki nie powinno się obniżać? No i prawda, i nieprawda. Sprawa nie jest prosta, jak zwykle, i trzeba do tego podejść w sposób taki. Otóż, za gorączkę przyjmuje wtedy stan taki, gdy pacjent ma powyżej 38 stopni temperatury. Natomiast, jak Państwo wiecie, ujęcie popularne jest takie, że jak ktoś ma powyżej 36,6, to już ma gorączkę. Tak niektórzy twierdzą. Otóż, jeżeli ktoś nie ma temperatury powyżej 38,5, nie powinno się tej gorączki obniżać, chyba że są pewne uwarunkowania, ale to o tym zaraz Państwu powiem. I jeżeli ktoś ma taką niewielką, tylko podwyższoną temperaturę, to jej nie powinien obniżać. Dlaczego? Dlatego, że gorączka, podwyższona temperatura ciała, to stan, w którym nasz układ odpornościowy działa sprawniej. Mamy więcej limfocytów, przeciwciał. Po prostu nasz układ odpornościowy lubi mieć podwyższoną temperaturę. On sam sobie ją robi, sam stwarza sobie tę temperaturę. Jakby jej nie było podwyższonej, to on będzie słabo działał. Więc jak stłumimy tą gorączkę, używając do tego różnych środków typu ibuprofen, paracetamol czy kwas acetylosalicylowy, no to niestety sami sobie krzywdę robimy. Pamiętacie Państwo może historię z przeszłości, z lektury szkolnej, jest taka lektura Antek Bolesława Prusa i tam właśnie na trzy zdrowaśki jedną dziewczynę na desce do pieca chowano. Po co ją tam do tego pieca chowano na trzy zdrowaśki? No po to, żeby się jej podniosła temperatura ciała. Ci ludzie już wiedzieli, że jak ktoś się wypoci, czy jest mu ciepło, to choroba szybciej z człowieka ujdzie. Natomiast no, ta prawda, ci nie wiedzieli o tym, że tam jakieś enzymy są, że jakiś układ odpornościowy, ale wiedzieli, że jak się wsadzi do pieca, to szansa, że się wyleczy, jest większa. Zatem nie gwałćmy naszego organizmu, jak sobie chce podnieść temperaturę, no to dajmy mu ją podnieść. Oczywiście no, z rozsądkiem. Jak to już jest temperatura 39, 40, no to już trzeba obniżać tę temperaturę. No 39, jak ktoś dobrze znosi, albo jest dziecko, no to też bym nie obniżał, bo dzieci szybciej, lepiej tolerują temperaturę wysoką. Ale kiedy należałoby tą temperaturę jednak obniżyć? I tutaj pragnę Państwu pokazać taki slajd, w którym to Państwo widzicie, że są pewne wyjątki. I teraz kiedy należałoby tą temperaturę obniżać? No wtedy na przykład, kiedy zaistniały jakieś w historii naszego życia, życia pacjenta, drgawki gorączkowe. Gdy po prostu on miał takie napady drgawkowe, zwłaszcza tyczy to dzieci. Jeżeli jest to kobieta w ciąży, jeżeli ktoś źle toleruje gorączkę, na przykład ma duszności, niepokój jakiś strasznie duży, gdy ktoś na przykład normalnie nie ma podwyższania temperatury ciała, taką energię ma, a tu nagle mu wysoko gorączka wzrośnie. Bądź też, gdy gorączka rośnie bardzo intensywnie, bardzo szybko. Czyli ona się podnosi nie w przeciągu tam powiedzmy nie wiem, kilku godzin, tylko w przeciągu godziny bardzo wysoko urośnie. Wtedy jest już inna sytuacja. Natomiast należy bardzo ostrożnie tą gorączkę obniżać, bo ona jest elementem układu odpornościowego. Jak już chcemy gorączkę obniżać, to przecież jest kora wierzby. Jest kwiat lipy. Można sobie tego typu działania zastosować. Na przykład my stosujemy czasami takie połączenie, właśnie tutaj recepturę Państwo macie na ekranie, wierzba z lipą. Można też stosować preparaty pod postacią herbatek ziołowych. I tutaj też macie taką recepturę herbatki ziołowej. Tam jeszcze oprócz tej lipy jest lukrecja, jest tymianek, jest babka lancetowata. No to są malina. To są takie substancje, które będą też działać przeciwzapalnie, wykrztuśnie, będą te infekcje górny dróg oddechowych łagodzić. Tak więc powtarzam pytanie, czy to prawda? Prawda, ale nie zawsze.
Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Pulmobonisan na kaszel i przeziębienie.